przyszłości. Po 123 latach. 123 lata to jest bardzo długi okres. Tak długo nasi przodkowie czekali, aby ojczyzna stała się wolna, aby rozpoczął się pewien proces odzyskiwania wolności, bo jeszcze to odzyskiwanie wolności trwało około 2 lat. Tak jak powiedział ksiądz proboszcz, módlmy się w tym miejscu za to, aby nigdy więcej wojny nie było w naszym kraju. Dbajmy o zgodę narodową. Działajmy dla naszej ojczyzny. Miejmy na swoich ustach codziennie hasło. Hasło, honor i ojczyzna. Pracujmy dla tej naszej ojczyzny, dla tej dużej ojczyzny, dla tej małej ojczyzny, na co jest stwarzamy. Wszyscy zasługujecie na słowa pochwały. Działacie w różnych organizacjach, w OSP, w Stowarzyszeniu Sołestie, w Radzie Gminy. Działacie na różnych polach, działacie na polu parafii, działacie dla kościoła. Należą wam się słowa pochwały, ale wszyscy pamiętajmy, jak tu stoimy, że naszym zadaniem jest wychować młode pokolenie. Aby to młode pokolenie, ci, którzy będą po nas, aby oni te hasła mieli zawsze na swoich ustach każdego dnia. Bóg, honor, ojczyzna. Bo wiemy, że są problemy, aby zasilać zastępy młodymi, tak, zastępy straży pożarnej, aby byli chętni na inne stanowiska, aby byli chętni służyć kościołowi, na ministrantów. Może nie tutaj, bo tutaj to zawsze mówię, że nie ma takich problemów, ale są miejsca, gdzie nie ma chętnych, aby służyć na Bóg. Także módlmy się każdego dnia, abyśmy jak najlepiej służyli naszej ojczyźnie, aby nigdy nie doszło do wojny, abyśmy byli wszyscy razem zjednoczeni, razem mocni i silni. Ale do tego jest potrzebny właśnie Bóg, bo On musi być dla nas wszystkich na pierwszym miejscu każdego dnia. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, chrono Twej dzieci, swój powierza. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, nie leży z Bożem, Pan obrońcę Boga, nie przyjdzie na żadna straszna trwoga.
żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczy, obieży wyczuje i zaraźliwy powietrzu latuje. Śmieją swych skrzydeł, zachowaj się wiecznie. Uleczysz bezpiecznie, uleczysz bezpiecznie. Wieczność jedno, prawdziwą lecz nocny, za którym stoją nawet będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zapraszam do kościoła.